Dzisiaj potrzebuję tak naprawdę telefonu, bo tam mam wszystkie dokumenty samochodu i potrzebuję jeszcze prawa jazdy. 2 lata temu podjęliśmy decyzję, dzięki której Polacy nie muszą mieć przy sobie dowodu rejestracyjnego samochodu oraz dokumentu potwierdzającego jego ubezpieczenie. Dzisiaj kolejny krok. Za chwilę podpiszę decyzję, która pozwoli Polakom jeździć bez prawa jazdy. Zrobione. Właśnie podpisałem komunikat, który umożliwi Państwu jazdę bez prawa jazdy. Od dzisiaj za 3 miesiące będziecie mogli zostawić prawo jazdy w domu albo skorzystać z aplikacji mObywatel, do czego zresztą bardzo Państwa zachęcam.